Dobra. Dzień dobry, witam Was w spontanicznym i niezapowiedzianym również dla mnie food vlogu, filmie z serii Co jem w ciągu dnia, który narodził się z tego, że gotowałam sobie bardzo fajne rzeczy przez weekend i miałam z tyłu głowy taką myśl, te przepisy zasługują na to, żeby świat je ujrzał. A tak zupełnie na poważnie miałam poczucie, że one są takim dobrym odzwierciedleniem tego, w jaki sposób ja gotuję, w jaki sposób pracuję z tymi produktami, które akurat mam pod ręką, ale też jak ewoluuje mój styl gotowania, jak właśnie pod wpływem przeróżnych doświadczeń rodzą się w mojej głowie pomysły, jakby wariacje na temat rzeczy, które jadłam i właśnie tutaj o to mi chodzi. Pomyślałam, że to będzie taki food vlog, w którym odtwarzam dania, które zjadłam w restauracji. I na pytanie właśnie skąd czerpię inspirację, no to to jest odpowiedź. Coś gdzieś zobaczę w książce, w menu jakiejś knajpy i nagle coś potencjalnie bardzo prostego staje się na przykład bardziej ekscytujące. Dlatego szczególnie jara mnie obiad. Teraz kiedy to nagrywam jeszcze nie wiem co będzie na kolację, także zobaczymy. Ale bardzo się cieszę i zapraszam Was do tego filmu. Nie wiedziałam w ogóle czy się Wam pokażę, dlatego że po raz pierwszy w tym sezonie złapała mnie alergia, a nie uważam się za alergiczkę, więc czuję się tak, jakby ktoś mi nasmarował oczy olejem, ale staram się w miarę kontaktować. I kilka słów o tych potrawach. Pierwsza z nich, słuchajcie, to będzie sałata. Jest na śniadanie z omletem, inspirowana knajpą, którą bardzo lubię, czyli barem Rascal, bardzo lubię ich śniadanie, bardzo lubię to, że jest tam opcja zjedzenia czegoś takiego w moim stylu, czegoś bezchlebowego, chociaż chleb jest wspaniały, więc mają cudowny omlet sauté i mają do tego sałatę i uważam, że o sałacie stanowi dressing, sałata jest zawsze pyszna, jeżeli jest dobry dressing, dlatego odtworzyłam swoją ukochaną popisową sałatę, śniadaniową. Życie jest za krótkie, by sałata Cię nie smakowała, a jej sekretem jest pyszny dressing. Jego bazą jest oliwa, do tego coś kwaśnego, słodkiego, sól i opcjonalnie, choć bardzo polecam, musztarda. Do tego ulubione dodatki. Mieszam wszystko w misce, żeby było mniej zmywania, dorzucam pomidory, umytą osuszoną sałatę i delikatnie mieszam. Posypuję kiełkami i prażonym słonecznikiem. Na górę świeży pieprz i voilà. Nie chcę więcej słuchać, że nie lubicie sałaty. Do tego zrobiłam omlet, także to będzie śniadanko. Na obiad najnowsza inspiracja prosto z Paryża. Byłam w takim zwykłym bistro, jest taki fajny concept store w Paryżu, nazywa się Merci. I tam mają bardzo fajną kafejkę. Widziałam tam kiedyś Vanessa Paradis, taka ciekawostka. Przyszłam tam na lunch w środku dnia, miałam ochotę na coś takiego mojego, zwykłego, zdrowego. I właśnie to, co powiedziałam na samym początku, czyli proste rzeczy nagle zaprezentowane, przygotowane w nieco bardziej kreatywny sposób. I tam był to sos taki jogurtowo-tahini na spodzie. Na to była czarna soczewica, na to była upieczona dynia, na to było cavolonero, czyli taki jakby jarmuż powiedzmy włoski, ciemny. I na to była jeszcze piklowana cebula, więc ja zrobiłam swoją wariację na moim sosie roślinnym tahini z fasolką mung, bo miałam ją w lodówce, z batatem, bo dynia już nie jest w sezonie, z jarmużem, bo to nasze cavolonero i z odrobiną kimchi, także to wszystko zobaczycie. Kolacja jest dla mnie również niespodzianką, ale zobaczymy, kochani. Dobra, lecimy robić śniadanie, czas na omlet z sałatą. Pierwsza część śniadanka jest już gotowa, tutaj cały setup. Bo nagrywałam rolkę, jak zrobić przepyszną sałatę, tak żeby nikt już nie musiał mówić, że nie lubi sałaty, albo że je sałatę z przymusu, to jest najlepsza sałata na świecie. Dodałam oczywiście jakieś swoje twisty, bo zrobiłam ją pod siebie. I do tego teraz leci omlet. Wydaje mi się, że robiłam omlet tutaj już parę razy. Nie jestem chyba mistrzynią, ale lubię swój omlet. Dodałam tutaj sól wędzoną, więc coś nowego dzisiaj. Ale myślę, że nie o omlecie jest po prostu ten odcinek, więc lecimy. Kamera w lewej ręce, słuchajcie. Wow, wydaje mi się, że dzisiaj jakoś super wychodzi ten omlet. A powiem Wam, że nie jest to łatwe jedną ręką, bo powinnam tutaj o właśnie robić takie rzeczy. Ale jaram się strasznie, aż mnie korci, żeby zrobić, wiecie, chyba nie wrzuciłam, a nie, dobrze zrobiłam mikrofon, żeby zrobić to tornado omelet, taki właśnie a la
jajecznicę jak z Australii, nie wiem czy kojarzycie, jak wrzucałam, ale nie umiem tego zrobić. W sensie, kurde, aż mnie korci. O! Czekajcie, jak to... Nie, bo tego potrzebne są dwie ręce. Bye! There you go. Nie ukrywam, że jestem bardzo dumna z tego śniadania. Już opruszyłam trochę tego typa... opruszyłam pieprzem świeżo mielonym, więc dam jeszcze tej wędzonej soli, bo jakoś kusi mnie. Normalnie bym pewnie jeszcze coś zielonego dosypała, ale umówmy się bez przesady, bo mamy tutaj gigantyczną sałatkę. I ta sałatka też ma wspaniały dressing, więc... Więc myślę, że nie będzie potrzeba wiele, żeby to było pełne smaku, ale wrzucę, słuchajcie, bo zrobiłam wczoraj takie zrobiłam takie szybkie pikle. To jest bardzo ciekawa historia, może Wam opowiem, bo to są, to jest ogórek, jak widać. I słuchajcie, pokażę Wam. Tu miałam zalewę, oj, ciekawe, czy nagrywam na kinowym. To była, słuchajcie, zalewa po kiszące. I nie lubię tego wylewać, żeby to dodawać do właśnie do sosów, do zup, doprawiać tym różne rzeczy. I wlałam do tej zalewy, w sensie no tutaj jakby do tego zakwasu, prażony olej sezamowy i paprykę chili, trochę soli i wrzuciłam ogórki. I to jest hit. Wybaczcie tą zmieniającą się ostrość, ale to jest przepyszne. Spicy. Flavorful, love it. Zobaczcie, co zrobię. Miałam tego nie robić. Och, wspaniałe. Boże, jestem tak podekscytowana. To jest śniadanie ze snów. Dowód zbrodni. Czy to było lepsze niż w Rascalu? Chyba trochę tak. A oni mają naprawdę bardzo dobre śniadanie. Z serii tak funkcjonuje moje gotowanie. To jest batat, który będzie się robił na obiad. Dzisiaj lub jutro, jeszcze nie zdecydowałam. A to są warzywa, które piekę do zupy i możliwe, że część batata też dam do zupy, bo robię mój ukochany flagowy krupniczek. Mój super piekarnik się nagrzał i palimy te warzywka. A tu mam tofu upieczone z wczoraj, czyli moja alternatywa obiadowa. Słuchajcie, ja sama jeszcze nie wiem, co się wydarzy, tu mam szparagi. Coś się nie chcą wyostrzyć, albo to moje oczy zaszklone, bo czuję jakieś alergie dzisiaj, hehe. Więc dam znać, co jem. Decyzja zapadła, idę w batata. Tutaj mam jarmuż, który będę gotować sobie, więc wlewam trochę wody, włączam palnik, solę przykrywam i będę go niszczyć, żeby był wspaniały i mięciutki. Pewnie jeszcze doleję wody, potem jeszcze doprawię, siemanko, doprawię solą, pieprzem, oliwą i sokiem z cytryny. Jak widać, jest już trochę taki pożółkły, więc czas go zjeść. Także nie wiem, czy zjem wszystko, ale trzeba go już zniszczyć. Z tych składników moi mili wyczaruję sos. Jest to sos jogurtowy z tahini, wzbogacony o miód, cytrynę, koperek, sól, pewnie jeszcze trochę pieprzu i bądźcie hojni, a będzie Wam dane bogactwo smaku. Cytryna, oliwa, ale żongluję. Sól, mieszamy, przekładamy, na tej samej patelni, bo jesteśmy w mojej kuchni i nie chce nam się zmywać, ląduje fasolka mung albo soczewica, albo jakiś inny strączek, ale myślę, że taki drobny, chrupiący strączek będzie najlepszy i to samo, wrzucam trochę soli. Wrzucam odrobinę soku cytryny, ale tak odrobinkę do podbicia i słuchajcie, teraz, no, come on, jest olej sezamowy, nie wiem, czy dam radę. Dobra, odrobina oleju sezamowego, bo nam to fajnie się połączy z tahini w sosie, a mi chodzi tylko o to, żeby podbić smak, podbić tą orzechowość naszego munga. Piękny aromat się unosi, jakbyście się zastanawiali, co to jest,
to jest glon kombu. Już go nie wyłowiłam. Sekundę podgrzewamy i układam całość na talerzu. Dobra. Serwujemy, moi drodzy. Na początek sosik leci hojnie na spód. Ja tutaj dorzucam. Następnie leci nasze białeczko, nasza fasolka. Staramy się bez tej wodnistej części, z naciskiem na staramy. To będzie nasze łóżeczko. Chociaż może coś pomyliłam. I don't know. Voilà. Teraz pora na batata, który jest ugrillowany z garam masalą i oliwą. I na górę leci. Ja wszystko nakładam ręką, bo to moje jedzenie i ja kocham. Ups, właśnie się poparzyłam. Żartowałam, cofam wszystko. Tu. Na potrzeby tutaj telewizji. Na górę leci jarmuż. Och, cudowne. Musi być kiszonka, słuchajcie, bo ona też tutaj wspaniale podbije smak, więc pozwolę sobie ją tutaj z boczku dorzucić. Mam nadzieję, że nie psuje nam całej aranżacji. I na samą górę jeszcze cytryna. Always. Odrobinkę. Ups, trochę zrobiłam zupę oliwną z tego dania. Well. I oczywiście sól w płatkach, pieprz. Symbolicznie kopereczek, trochę go nie widać. Pestki, bo przecież mamy uprażone z rana, trochę tutaj ogarnę. I nasz epicki obiad, jak z restauracji, gotowy. Tak wygląda rzeczywistość dokładki. Mes! Chciałam powiedzieć, że pro tip, ale nie wiem, czy jestem pro, ale mam tipa. Połączyłam sobie resztkę munga z tym jarmużem, wymieszałam, schowam sobie do pojemniczka i będę miała na przykład jako dodatek do bowla albo czy do zupy, czyli taki zieleninowo-białkowy miks. No i dzięki temu nie mam jakichś walających się resztek. Drugi wannabe pro tip. Resztkę sosu wymieszam z tym tofu, które wam wcześniej pokazywałam i też chowam do lodówki i też się do czegoś przyda jutro. Czy powinnam jutro też nagrać vloga, pokazać wam, jak wykorzystuję te resztki? Let me know. Słuchajcie, już wiem, co zrobię na kolację, a na pewno wiem, co zrobię teraz, bo te warzywa, które piekłam, czyli jeszcze resztka batata, pietruszka i marchewka, były po to, żebym zrobiła swój krupnik. I teraz tak, nie jest to danie inspirowane restauracją, ale jest to poniekąd mój ból związany z restauracjami, że niewiele jest miejsc, gdzie można zjeść pyszne, sycące zupy. Takie zupy, po których nie chcesz drugiego dania. Zupy, gdzie są warzywa, gdzie jest strączek, gdzie jest jakieś zboże czy kasza. Takie zupy pełnowartościowe, aromatyczne, z pysznym tłuszczem, z zieleniną, gdzie zgadza się naprawdę wszystko. I taka, jak mówi się, one stop shop, to taka one stop soup. One stop soup albo one pot soup. Śmieję się, Boże, sama ze swojej kreatywności w tym momencie. Więc ja zrobię mój popisowy krupnik, który też jest z foodbooku, tylko zrobię go na bazie tego, co mam. Czyli jest tutaj dosyć mała ilość warzyw, ale mam całego pora, więc to będzie taka zupa mocno porowa. Będzie kasza jaglana, dodam jakieś fajne przyprawy. Tutaj do tych warzyw dosypałam przyprawę suszone pomidory, czosnek, niedźwiedzi oraz majeranek, więc będzie tak bardzo polsko. I myślę, że jako białko pewnie dorzucę tą mieszankę munga z, wiecie z czym, z jarmużem. I to będzie apel do restauracji, żeby miały pyszne gulasze w swoim menu. Bo mam w planach zrobić taki film, gdzie rzeczywiście jem różne fajne rzeczy w warszawskich restauracjach po mojemu, w sensie rzeczy w moim stylu. No i nie mam gdzie zjeść takiej zupy. Nie no, głupiam się trochę, bo może jestem jedyna i nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli są wśród Was osoby, które też by chciały zjeść jakiś taki pyszny gulasz, taką sycącą, karmiącą zmysły zupę, dajcie znać, bo naprawdę no, może jest nas więcej.
Także ja robię krupniczek. Wiem, co jeszcze tutaj dodam, żeby było więcej białka, słuchajcie. Dodam to. Nasiona konopi. Kupiłam nasiona konopi, myśląc, że kupiłam łuskane, a kupiłam niełuskane, nie wiedziałam, co z nimi zrobić. I ja je namoczyłam ostatnio i dodałam do zupy i przez to zupa miała taki chrupiący element i to było bardzo fajne, intrygujące. A przy okazji białeczko, moi drodzy. Także robimy krupnik. Czytam właśnie książkę Otto Lengiego, więc postanowiłam zrobić to inaczej niż zwykle. Rozgrzewam masło i wrzucam pora na masło. To będzie przepyszna rzecz. Następnie tutaj miałam mały wypadek. Następnie tutaj są moje dodatki do zupy, które zaraz polecą, czyli kombu, liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, pieprz, grzyby shiitake i imbir. I tutaj leci też kminek. Kminek, kminek, kminek. Dobra, ale dziewiątka to jest przesada, więc lecimy na szóstkę. O Jezu, słuchajcie, ta jedna ręka to jest jakieś przekleństwo. Dobra. Wsypuję kminek, żeby nam się pięknie prażył. To będzie bardzo fajna polska zupa. I do tego leci... No, dawaj. Och, dobra. Do tego leci por. Zaszalejemy i jeszcze wsypiemy sól. Fajnie by tutaj zadziałała gałka muszkatołowa, ale nie mam. I cóż? No, i smażymy, moi drodzy. Znaczy mieszam to wszystko elegancko. Może trochę przesadziłam z tą solą, ale myślę, że będzie git. Także wlatują moje przyprawy i jak nam się to troszeczkę zeszkli, to leci woda i gotujemy. Nie mam patelni, a jestem leniwa, więc uprażyłam moją kaszę jaglaną tutaj. Zaraz ją przypłuczę ciepłą wodą i będę wrzucać ją do naszej zupki. Tutaj moczę konopię, będę to potem odsycać i wrzucać też do zupy. A w tle po prostu szumy, no bo ten por bez pochłaniacza zapachów to byłaby jakaś porażka. Czekajcie, przypnę się. O Jezus, nie wiem jak. Wow. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na dalsze losy tej zupy. Wow! Wleciała nasza woda. Wspaniałe. Gotujemy. Pogotowałam to, słuchajcie, tak z 10 minut i teraz wrzucam moje warzywa, ale tylko pietruszkę i marchewkę, bo batata zostawiam na później, bo on będzie zbyt rozmięknięty. Ale to za moment, bo przecież nie mam ręki. Naprawdę, polecam, profesjonalne studio trzeba wynająć do tego. Bardzo to było też rzeczywiste. Tutaj wrzucam moją jaglaną i konopię, która była namoczona, wszystko przepłukane. Myślę, że zwiększy nam troszeczkę ogień. Wrzucam warzywa, przykrywam i jeszcze będę trochę gotować na mało. Zagotowuję i gotuję na małym ogniu, aż nam nasza kasza się ugotuje. I tyle. Voilà. Mam z siebie trochę bekę, bo wyszło mi, słuchajcie, kaszotto z tego. I myślę, że to jest nauczka, jak robię rzeczy i niczego nie odmierzam, ale myślę, że to będzie też jednocześnie pyszne, więc w sumie to can't wait. Dodam tutaj sporo soli, dodaję teraz jeszcze sok z cytryny. Przypomniało mi się, że tutaj przecież jest dużo tłuszczu, bo na maśle klarowanym podsmażałam pora, więc myślę, że to powinno być satysfakcjonujące i pyszne. A tutaj odgrzewa się nasza znajoma mieszanka, czyli mung z jarmużem. One są trochę doprawione, bo to wszystko było podkręcane, znaczy ja to podkręcałam do obiadu. Tutaj wrzuciłam resztkę batata, bo finalnie nie wrzuciłam go tutaj, żeby się właśnie nie rozmaślił. Także będzie kasza, warzywka i wiecie, czym ja to podkręcę? Tymi ogórkami z zalewą i zrobimy to w takim stylu trochę azjatyckim, bo tutaj mamy sezam, tutaj mamy chili, mamy ogórki, mamy no właśnie tą zalewę taką kiszonkową. Do tego będzie, kochani, koperek
I do tego będzie gomasio domowe, czyli posypka z sezamu, nori i soli. Ja się jaram. I zaraz nakrywamy. Do mojej brejki dałam już trochę tej zalewy, więc już jest podkręcone słowo wieczoru, ewidentnie. Lecimy dalej, moi drodzy. Białko, bardzo ważna sprawa w życiu każdego człowieka. No ewidentnie dzisiaj nie mam może jakiegoś wielkiego urozmaicenia, tak sobie myślę. Ale z drugiej strony to jest też fajne, jak można na różne sposoby podawać i też na różne sposoby doprawiać, powiedzmy, te same produkty. Plus umówmy się, to jest po prostu realistyczny film. Więc tak to realnie wygląda. Lecimy z moją zalewą. Słuchajcie, jeżeli moja zasłona przeżyje dzisiejsze nagrania, to będzie cud, bo wszystko jest białe i wszystko jest, patrzy na mnie, nie rusz mnie. Fajnie to wygląda. Ostatnie touches. Jakąś dziwną ma konsystencję ten koperek. Ta-dam. Miała być zupa, jest kaszotto. Ja będę to testowała i wrócę do Was z werdyktem. Zmiana strategii, testuję z Wami. Moje oczy nadal są zaklejone, więc ja ledwo, ledwo widzę. Obstawiam, że brakuje tutaj soli. To byłby mój strzał. Sprawdzam. Wow, jestem w szoku. To jest naprawdę dobre. Super jest ta zalewa, bo jest ostra. Dodam jej jeszcze więcej. Troszkę posolę. Może dam odrobinę oleju sezamowego, ale to jest to, czego nasza dusza pragnie. Czasami nam się wydaje, że mamy ochotę na coś niezdrowego. Potem jemy coś tak dobrego dla naszego brzucha i duszy. Nie wiem, jak ja tak mam. Po prostu myślę, nie zamieniłabym to na nic innego. Kocham. Kochani, kończę vloga w mojej jadalni, czyli na balkonie w sezonie ciepłym, bo tutaj nie można mówić o porach roku, bo jak wiemy, różne mamy pory roku w tym kraju, więc są różne sezony balkonowe, czasami w październiku, czasami w kwietniu. Odpływam. Kolacja zaskoczyła wszystkich, łącznie z szefową kuchni. Była pyszna. Zjadłam dwie michy i bardzo mnie to uszczęśliwiło. Uzupełniłam braki kostką gorzkiej czekolady i jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobał ten film. I jeżeli macie ochotę poznać wszystkie moje sekrety kulinarne, to oczywiście sprawdźcie sobie Foodbooka 2.0. Tam oprócz tego wzorka i systemu budowania posiłków, o którym mówię wielokrotnie, jest wiele pomysłów na dania poza schematem. Takie dania między innymi, jakie pojawiały się dzisiaj, jest też oryginalna wersja Krupniku, ale myślę, że właśnie te wszystkie takie schematyczne zasady pomagają mi, pomogły mi nauczyć się po prostu gotować intuicyjnie w taki sposób, że niekoniecznie buduję bowla, ale gotując jakiekolwiek danie, wiem, co zrobić, żeby ono było smaczne, żeby je fajnie doprawić, żeby miało te głębie smaku. Także wielkie dzięki za to, że jesteście, za to, że obejrzeliście ten film. Dajcie znać, jakiego rodzaju food vlogi Was interesują, czy może jakieś z jedzenia na mieście, albo właśnie odtwarzanie, nie wiem,
smaków dzieciństwa, czy jakichś takich swoich guilty pleasures, chociaż nie lubię tego stwierdzenia. Jestem otwarta na wasze propozycje, co was ciekawi, bo wszyscy chyba tutaj kochamy jedzenie. Także w zależności od tego, jakie macie potrzeby, postaram się dowieść. Ściskam was mocno i do zobaczenia.